Szanowni Państwo, gala Opolski Topór od 7 już lat promuje lokalną przedsiębiorczość, odzwierciedla ich innowacyjność, determinację oraz dobrą współpracę z otoczeniem społecznym. Burmistrz Opola Lubelskiego wręcza swą nagrodę przedsiębiorcom, którzy aktywnie wspierają wszelkie inicjatywy społeczne w naszej gminie. Wspierają wydarzenia kulturalne i sportowe. Udzielają pomocy szkołom, organizacjom społecznym, biorą udział w akcjach charytatywnych. Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy czterema naszymi samorządami. Porozumienie to będzie odnosić się, a raczej mieć swoje uzasadnienie w powołanym do życia Centrum Obsługi Inwestora. Gmin Opole Lubelskie, Łaziska, Józefów nad Wisłą, Chodel, gmina Opole Lubelskie stawia przed sobą zadanie usystematyzowanie istniejącego systemu wsparcia przedsiębiorców już działających i nowo powstałych oraz inwestorów i eksporterów. Informacje, które posiądziemy na temat inwestorów, na temat przedsiębiorców, którzy chcą inwestować na obszarze naszych samorządów, będą naszą wspólną informacją. Nie będziemy zamykać się absolutnie z tym w ramach urzędów, w ramach pojedynczych gmin, ale będziemy się tym dzielić i to jest istotą podpisania dzisiejszego listu. Nawiązując do Centrum Obsługi Inwestora, które zostało tutaj stworzone, ja bardzo się cieszę, że także tutaj będziemy mieli możliwość bezpośredniej współpracy właśnie z panią Onetą i ta współpraca, proszę państwa, jest jak na najlepszym poziomie. Ta komunikacja z 213 jednostkami na terenie całego województwa, dodając oczywiście do tego powiaty, jest dość trudna. I teraz, jeżeli nie pojawią się działania oddolne, takie działania, jak zostały tutaj właśnie zaprezentowane w Opolu Lubelskim, jeżeli bezpośrednio gminy nie będą się zrzeszały tutaj wewnętrznie i informacje nie będą do nas kierowane oddolnie, niestety te kanały informacyjne bardzo się zakłócają. I opolski topór wędruje do rąk pana dyrektora Włodzimierza Książkiewicza i wszystko już wiadomym jest, mianowicie Bank Pekao BP. Współpraca między nami to już jest od 90 roku, to jest 25 lat równo i myślę, że to jest ukoronowanie tej współpracy, to jest także wyraz szacunku dla naszych klientów, bo właściwie oni budują markę mojej firmy, ale my także staramy się wspierać markę Opola Lubelskiego. Tyle z mojej strony. Dziękuję raz jeszcze za wyróżnienie. Za stary jestem, by uwierzyć w rewolucję. Kryję się w cieniu, by przed światem uciec. I nie smakuje mi podgrzany ryż z torebek. W kieszeni aspiryna, bo mogę być potrzebny. A przez igielne ucho po mojemu przejść nie zdołam. Ich nam po cichu, by mnie nie dopadła wilcza spora. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał.